Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Siedzimy na beczce prochu. Powtarzam ten zwrot od kilku lat, jak Państwo wiecie, ale ostatnio ta beczka coraz bardziej pękata, coraz bardziej niebezpieczna, a politycy, którzy w naszym imieniu zarządzają krajem, jak i też ich zaciekła opozycja, coraz bliżej tej beczki, bawiąc się z zapałkami. Dla nas to bardzo, bardzo zła sytuacja. Miejmy nadzieję, że wytrzymamy do wyborów. Miejmy nadzieję, że w tych wyborach nie zostaniemy też zrobieni w konia, bo będzie jeszcze gorzej, bo będzie jeszcze gorzej. Stereotyp Polski, czyli też obywateli, Polaków, nas, w świecie coraz bardziej się utrwala na taki, że to my przemy do wojny z Rosją. O tym niemiecki Die Welt w artykule, że Polska chce osłabić Rosję. Polska już chce, proszę Państwa, my już chcemy, tak? To jest nasze pragnienie. Podepną jakiś do tego głupkowaty sondaż, w którym większość Polaków się wypowie, że tak, trzeba zaatakować i już, proszę Państwa, nie wyjdziemy z tego, nie wyjdziemy z tego. Jest coraz niebezpieczniej, coraz niebezpieczniej. O tym na przykład wirtualna Polska, cytując chyba mniej agresywne zwroty z artykułu Die Welt. Naszym celem jest powstrzymanie Rosji raz na zawsze. To jest jak parcie wariata do problemów. To niczym to się nie różni. Nie wolno nam się zgodzić na zgniły kompromis. Porozumienia mińskie to był zgniły kompromis, których Ukraina nie przestrzegała. Byli obserwatorzy z OBWE. No i co? I jeszcze pomagali w namierzaniu celów w Rosji. Dlaczego nie ma na ten temat debaty publicznej? Zaraz Państwu jeszcze pokażę, co w Serbii się dzieje. Jak pewni ludzie, cwani, z dużym kapitałem, w bezpiecznych odległościach od konfliktu, jak podsyca się konflikty. Tak samo był podsycony konflikt na dalekim, dalekim od nas wschodzie Ukrainy. Tego typu oświadczenia agresywne dla Welta, jakiś wysoki rangą dyplomata z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli od tego Raua, czyli od Morawieckiego, czyli od Morawieckiego. Polscy politycy codziennie wypowiadają to, czego Niemcy czy Francuzi zwykle nie mają odwagi powiedzieć. A, jacy odważni są nasi politycy z planem ewakuacji rządu w razie zagrożenia, który obejmuje ewakuację rządu. No, jeszcze posłów oczywiście. Reszta będzie musiała tu zostać. Może dla nich stworzą furtki z tych zdobytych na społeczeństwie pieniędzy, że będą mogli tam w ciągu kilku dni się spakować i wyjechać, aczkolwiek sytuacja może wszystkich zagrozić. Proszę Państwa, to nie będzie taka wojna, jeżeli chodzi o wpuszczenie Polski do wojny z Rosją, jaką widzimy tam na wschodzie Ukrainy. Putin ma inne zupełnie możliwości niż Muammar Gaddafi i Saddam Hussein. Ci nie mieli broni nuklearnej. Myślicie, że Putin to tak po prostu da się zaciukać wojną konwencjonalną? Przecież wiadomo, że potencjał krajów NATO jest, gospodarczy potencjał jest większy niż potencjał Rosji. My się bójmy tego, żeby Putin spanikował. My się tego bójmy. To może nie być godzin nawet czasu, żeby się spakować i swoje pisklęta za granicę, gdzieś tam nad Lazurowe Wybrzeże, czy do jakiejś tam chałupki, którą za zdobyte na Polakach pieniądze ktoś wyprowadził, to może, nie, może nawet na to nie być czasu. I proszę Państwa, ja uważam, że Wall Street pójdzie na taki lokalny konflikt nuklearny. Gdyby Putin spalił Polskę ze względu na prowokacje, jakie urządzają polscy politycy bronią nuklearną, to właśnie będzie to, o co chodzi Wall Street. Fizycznie odetną Rosję od Europy, bo pas spalonej ziemi na kilkadziesiąt lat, radioaktywny pas spalonej ziemi da im na Wall Street te gwarancje i to będzie koniec. I pracowita Europa stanie się taką wielką neokolonią Wall Street. Ja widzę taki scenariusz.
Ja widzę scenariusz, w którym Wall Street dogaduje się z Putinem na mikrowojnę nuklearną na terenie Polski. Wiecie, bo dalej na południe to są góry, to trudno będzie tam i tak podróżować, łatwiej kontrolę utrzymać, no ale Polska jest w środku szlaków komunikacyjnych Rosja-Europa. I my jesteśmy zagrożeni. No, polscy politycy mają plan ewakuacji rządu. Taką teorię jeszcze mam spiskową. Jak wiecie Państwo, publikuję co jakiś czas utwory ukraińskie, które powstały nagle, teraz, na potrzeby wojenne, które są dość inteligentnie skonstruowane. Nie wiem, kto tworzy te utwory, ale trudno mi podejrzewać taki zespół Skowka, który niczym się wcześniej nie wyróżniał i nagle tworzy bardzo melodyczny, taki wprowadzający w trans utwór zagrzewający Ukraińców do walki. Puszczę fragment tego utworu. Możecie Państwo znaleźć Skowka pisane językiem łacińskim. Naprawdę strasznie ryje głowę ten utwór, ale nie będę go puszczał, bo tamte prawa, wiecie, autorskie i tak dalej. Utwór, który powstał kilka miesięcy temu, wcześniej genialny oprócz treści. Treść jest pomieszanie z poplątaniem. Oni tutaj chcą walczyć, proszę Państwa, za Bogdana Chmielnickiego, z Rosjanami, za Bogdana Chmielnickiego. Za Bogdana Chmielnickiego, który oderwał część ich terenów od Rzeczpospolitej i dał Rosji. No przecież to w ogóle się, to jest pomieszanie z poplątaniem. Ukraińcy chyba nie znają swojej historii dobrze. I dlaczego ja o tym mówię? Od jakiegoś czasu artyści polscy, jacy oni tam są, tacy są, wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej nie mają. Nawet trudno ich porównać z 2 plus 1, który wzbudzał szał swojego czasu na świecie, a ci to no nic. To na potrzeby chyba Polski tylko tworzą i stąd zbierają hajs. Tak jak artyści ukraińscy, rosyjscy w sumie też. I zastanawiam się właśnie, dlaczego tyle pieniędzy idzie na tych artystów. I tak sobie pomyślałem, taka wiecie, teoria spiskowa, tylko taka trochę. Czy to jest bez sensu? No, Prawo i Sprawiedliwość z tymi artystami walczyło, bo oni generalnie chwalili Platformę Obywatelską, a za Prawa i Sprawiedliwości Morawiecki dawał im mnóstwo pieniędzy. Może dopiero oni mają stworzyć. Proszę Państwa, jak się zaczną tworzyć takie łapiące za serce melodyczne songi, to może to już będzie ten czas. Może dlatego właśnie teraz ich obsypują pieniędzmi, żeby tworzyć utwory, które później wprowadzą nas w trans i pomimo zdrowego rozsądku, logiki, będziemy się po prostu z tą pianą na ustach bili, nie potrzeba będzie nas narkotyzować. Proszę posłuchać tego, ale ostrzegam, wchodzi w głowę jak w masło. Myślę, że sztuczna inteligencja takie akordy tworzy. Ale wróćmy do tego wysokiego urzędnika. Zawieszenie broni na warunkach Rosji doprowadziłoby jedynie do zahamowania walk. Proszę Państwa, to żadna korzyść jest dla nich. Zahamowanie walk to żadna korzyść. Trwające to zawieszenie broni do czasu, aż Rosja się pozbiera. Proszę Państwa, Rosja, gdyby ten scenariusz, że Rosja chciała zaatakować Ukrainę i ją podbić, miał sens, to Rosja wcześniej powinna przeprowadzić mobilizację, w trakcie tego swojego ataku na Ukrainę powinna im całą infrastrukturę zniszczyć, kluczową, strategiczną i to bym wtedy wiedział. W stylu amerykańskim powinna to zrobić. I wtedy bym wiedział, że Rosja chce zaatakować. A Rosjanie tam, Putin wpuścił ludzi, którzy kłócili się z mieszkańcami, a ci im tam strzelali ze snajperek w plecy. No to nie była taka operacja, jaką się teraz opisuje. Nie będę już więcej czasu poświęcał temu artykułowi, choć powinienem, sami Państwo możecie doczytać, ale proponuję oryginał, proponuję z Die Welt, bo to, co cytują w polskich mediach, jest dość okrojone o najbardziej radykalne elementy.
W Warszawie zakłada się, że kontakty z Moskwą są niemożliwe w dającej się przewidzieć przyszłości i że bezpieczeństwo w Europie można stworzyć tylko przeciwko Rosji, a nie z Rosją. Taki stereotyp Polaka idzie w świat. Agresywny, dążący do wojny. I drugi artykuł z Newsweeka to jakby wywiad z ambasadorem Ukrainy. Ambasador Ukrainy z Wielkiej Brytanii, który, też polecam Państwu ten artykuł, włączę teraz oryginalny tytuł. W tym artykule ambasador Ukrainy dosłownie wystawia, w mojej ocenie, wystawia Ukrainę na sprzedaż. Zachęca ten zachodni świat do partycypowania w wojnie z Rosją na Ukrainie w zamian za korzyści proporcjonalne, wprost proporcjonalne do zaangażowania się w wojnie przeciwko Rosji. Ambasador twierdzi w wywiadzie z Newsweekiem, że Kijów i jego zagraniczni poplecznicy muszą stać niewzruszenie i ignorować wszelkie pozorne pojednanie ze strony Moskwy. Proszę Państwa, w ogóle nie ma żadnej chęci na pokój. Kraj Ukraina zrujnowany. Społeczeństwo już się nie odbuduje. Przecież ci ludzie, którzy wyjechali z Ukrainy, zaczynają nowe życie, oni już nie wrócą. Proszę Państwa, samo to, wystarczy tylko na te wszystkie strony wchodzić, na te ogłoszenia i tak dalej. Same Ukrainki szukają obcokrajowców jako partnerów na przyszłe życie. To o czymś świadczy, proszę Państwa. Nie chcą z Ukraińcami. Duża część Ukrainek nie chce już z Ukraińcami układać sobie przyszłości. To jest to dobro, które trzeba kontynuować? Jeszcze do niedawna tak nie było. Przystajko jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia tymi prawosławnymi ostrzegał przed jakąkolwiek rosyjską propozycją tymczasowego wstrzymania walk. Proszę Państwa, nie, musimy walczyć. Trzeba bombardować. Jedna strona bombarduje drugą i to jest dobre, trzeba bombardować. Zero nawet. Proszę Państwa, a co im szkodziło w te święta rzeczywiście nie strzelać do siebie? No, interesy czyjeś by były zagrożone, bo może amunicja by się nie sprzedała, może trupów by było mniej. I to samo właśnie mówi ambasador ukraiński, co polscy wysocy rangą urzędnicy, że mogą zaoferować pokój, wprowadzić niby, mówiąc, jesteśmy pokojowi, oferujemy zawieszenie broni, a wykorzystać ten czas, tak jak to zrobili z porozumieniami mińskimi. Proszę Państwa, ja wręcz uważam odwrotnie. Porozumienia mińskie, kiedy się odbywały między przedstawicielami, jak wiemy, Duda się... Proszę Państwa, no czy my mamy krótką pamięć? Rząd Prawa i Sprawiedliwości oferował się, że porozumienia mińskie przeprowadzi. No, odbyły się na Białorusi, w Mińsku, ale Francja, Republika Federalna i Rosja olały tych tutaj z PiS-u, bo uznali ich propozycję za nieszczerą. Nie wiadomo, co by się wydarzyło. Do jakiej prowokacji można było doprowadzić. A dziś oni mówią, ci z PiS-u, przy braku krytyki tych z PO, a jeszcze podszczuwają, tak, militaryzacja, tak, szykuj się na wojnę. Proszę Państwa, a dziś oni mówią, żadnych porozumień, gdzie byli prymusami w czasie, gdy były planowane porozumienia mińskie? No to co oni mają? Ile ich słowo jest warte? Zapomnieliśmy już, jak policzek wymierzono politykom Prawa i Sprawiedliwości w czasie, gdy porozumienia mińskie były planowane. Co ciekawe, pan Przystajko, ten ambasador, uczestniczył, proszę Państwa, w porozumieniach mińskich. Rozumiecie? To tak jak z tym stanowiskiem Polski, jakby ktoś im instrukcję, ktoś zupełnie z zewnątrz instrukcję im wydał i dziś macie mówić tak. Pan ambasador śmieje się, że Putin robi taktykę, którą on też by zrobił, utrzymywałby retorykę na wysokim poziomie, a następnie zrzucił bombę informacyjną, tak jak Putin jest otwarty na negocjacje z prezydentem Bidenem lub sekretarzem Stoltenbergiem, sekretarzem NATO.
nie z wami wszystkimi Ukraińcami, ponieważ jestem wysoko nad wami. Proszę Państwa, no chyba nikt nie ma żadnej wątpliwości, że gdyby Stany Zjednoczone, czyli Biden, chciały zakończyć tę wojnę, to ona by się zakończyła i Ukraińcy po prostu przyjęliby z pokorą ten rozkaz od Bidena. Tak samo jest z agresywną postawą polskiego rządu. Gdy spłynie, już wielokrotnie tak bywało, że ambasador się wypowiada Stanów Zjednoczonych i nagle wszystko cichnie, nagle wszystko milknie, co wcześniej było zainicjowane. W międzyczasie pan ambasador powiedział: rozumiem, że brzmię jak podżegacz wojenny. Absolutnie tak, tak, tak brzmią podżegacze wojenni. Polskie władze brzmią jak podżegacze wojenni i pan, panie ambasadorze, też brzmi jak podżegacz wojenny. I sami to rozumieją, z tym, że Ukrainiec, wiecie, to oni są troszkę bardziej naiwni, no przyznał się. On rozumie, że brzmi jak podżegacz wojenny. W polskich mediach oczywiście ten fragment, rozumiem, że brzmię jak podżegacz wojenny, nie istnieje. W ogóle ten artykuł, ten wywiad jest jakąś tam enigmą. I teraz, proszę Państwa, jak działa NATO? W takim sojuszu jesteśmy, w takim towarzystwie siedzimy. No to jak wiemy, jest problem z rejonem autonomicznym Serbii, zwanym Kosowem. Jest tam pewien problem. Nordzenni mieszkańcy, Serbowie, są w tej chwili przez władze Kosowa dyskryminowani. Serbia kilkukrotnie groziła interwencją wojenną. Ja mam nadzieję, że tego Serbia nie zrobi, bo popełni poważny błąd. Musi być wytrzymała, władze serbskie muszą być wytrzymałe na prowokacje, a prowokacje ewidentnie idą. I być może, że obywatele Serbii, prowincji Kosowo, będą musieli cierpieć. Być może dla pokoju będą musieli cierpieć. Serbia zaproponowała w związku z tym interwencję wojsk rozjemczych NATO na terytorium tym spornym, gdzie jest konflikt między obywatelami a władzami Prisztiny. I słuchajcie, to by było bardzo dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że NATO podciągnęło no, potężne ilości, największe zgrupowanie wojsk w historii chyba NATO w ten teren, w te rejony, pod granicę Rosji. Więc to wojsko tylko po prostu dostałoby jakieś tam niebieskie hełmy, pokrowce na hełmy i jakieś takie na rękawy oznaczenia. Trochę, to niedużym kosztem można by tam było takie siły policyjne, wojskowe, rozjemcze, żandarmeryjne tam wpuścić. Wszystkim nam się wydawało, że no, to jest taka propozycja, którą no, nijak nie idzie odrzucić. No bo gdy wjadą tam ci żołnierze, no to te strzelaniny muszą ustać. Ostatnio dwóch Serbów zabito, władze zabiły Kosowa. No i stało się coś, co szokuje. Ale powinniśmy z tego wnioski wyciągnąć. My w takim towarzystwie jesteśmy. Nie chce się wierzyć, że NATO odrzuciło prośbę Serbii o rozmieszczenie wojsk w Kosowie. Wyobrażacie to sobie Państwo? Czyli NATO czeka, aż tam wybuchnie kolejne zarzewie wojny w Europie. Ja to tak odczytuję. Misja NATO w Kosowie, KFOR, odrzuca prośbę rządu serbskiego o wysłanie do Kosowa do 1000 funkcjonariuszy policji i wojska w związku z serią starć między Serbami a władzami Kosowa. No tak, władze Kosowa strzelają do Serbów, Serbowie giną, to są starcia, proszę Państwa, to są starcia. Ewidentna prowokacja. Tak właśnie była prowokowana wojna na Dalekim Wschodzie Ukrainy. Właśnie w ten sposób była prowokowana. Tylko na bieżąco, proszę Państwa, krok po kroku, my tego nie widzimy. Jak to idzie krok po kroku, pełznie, to my tego nie widzimy. Mucha ma podobno taki mechanizm psychologiczny, że gdy zbliżymy się do niej bardzo, bardzo, bardzo wolno, no to jesteśmy w stanie ją praktycznie na końcu złapać. Ale gdy gwałtownie się do muchy zbliżymy, bo ona ma takie receptory, to ona ucieknie. Ale to mucha, to tak? Mucha nie ma mózgu, mucha reaguje instynktem. Ale my podobno mamy mózgi, my potrafimy zobaczyć, jak coś powolutku się zbliża, my ludzie. Proszę Państwa, to się właśnie powolutku zbliża.
Maciak, znowu wróżysz wojnę. No dobrze, w porządku, doczekacie się, głupi ignoranci. Proszę Państwa, gwałtownie tam powinny być prowadzone wojska rozjemcze. Gwałtownie. I tak są, i tak są, i tak muszą ćwiczyć, i tak muszą ćwiczyć różne tam figury wojskowe. No to niechby sobie w ramach tych ćwiczeń tamci żołnierze byli. Nie, nie. Mam nadzieję, że Serbia nie da się sprowokować, bo głównym daniem jest Serbia. A i być może Europa. Tak, proszę Państwa, a kto tym NATO całym steruje? No chyba nie mamy żadnych wątpliwości, że Stany Zjednoczone zza oceanu. Jest w interesie Wall Street, żeby po raz kolejny w Europie był bałagan? No jasne, że jest. Na tym Wall Street zarobiło, na pierwszej wojnie światowej zarobiło, na drugiej wojnie światowej zarobiło. Pieniądze się już pokończyły, zaczynają się problemy, no zagrożenie chińskie i tak dalej. No warto by znowu kogoś wyssać z pieniędzy. No i to jest świetny pomysł na wojnę w Europie. To Wall Street na tym zarobi. Co mamy tu całe rozprawy publikować? Jest mnóstwo materiałów źródłowych. Proszę sobie sprawdzić, jak Stany Zjednoczone, Wall Street zarabiały na wojnie. Ciekawostki też właśnie ze Stanów Zjednoczonych, jak tam ta demokracja, proszę Państwa, się odbywa. O tym American Tinker, jak Obama zmusił Zuckerberga, czyli tego faceta, który ma Facebooka, czy tam Metę, do ocenzurowania Trumpa. No i to się nazywa demokracja, tak? Jeden ma dostęp do mediów, drugi nie ma dostępu do mediów. I troszkę polskiego bagienka. Parafianka parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku Kamiennej opublikowała zdjęcia zrobione w kościele. Ksiądz proboszcz na mszy wystawił reklamę Lotto, proszę Państwa. I ponoć Lotto było sponsorem mszy świętej. Totalizator sportowy Lotto był sponsorem mszy świętej. Proszę Państwa, to jest namawianie wiernych ludzi, Polaków do hazardu. Ja bym chciał Państwu coś pokazać, bardzo ciekawy przypadek, który już wielokrotnie widziałem. Kto ma chody w Lotto i do czego się wykorzystuje Lotto? Państwo zostawiacie tam pieniądze w nadziei, że coś wygracie, coraz trudniej zdobyć pieniądze, no to może zagram w to do lotka. Proszę Państwa, nie wpłacajcie pieniędzy do tego systemu. To gówno jest. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa, Dariusz Gliszczyński. Mam szczególny zaszczyt i przyjemność poprowadzić koncert Polonia Restituta w ramach projektu Kultura Ludowa Przetwornikiem Polskości pod patronatem honorowym pani minister Anny Gembickiej, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polski, którą z wielką radością witamy dziś wśród nas. Organizatorem głównym widowiska jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców Pro Biznes. Witam pana Daniela Nowaka, prezesa stowarzyszenia. Tak, proszę Państwa, ja Państwu wytłumaczę. Stowarzyszenie Pro Biznes to generalnie ludzie, którzy wcześniej byli skupieni wokół posła zwanego seksposłem Łukasza Zbonikowskiego, który musiał zdać legitymację ze względu na to, jak tam traktował żonę. Jakoś tak przypadkiem, proszę Państwa, to środowisko nagle zaczyna popierać panią Gębicką. Jakoś tak też przypadkiem wyrzucony z PiSu poseł chwilę później dostaje propozycję i zostaje dyrektorem jednej z firm zbrojeniowych. Gdy sprawa się wydała, oczywiście musi ten fotel opuścić. A dziś, proszę Państwa, a dziś jest szefem jakiegoś związku rolniczego. Ja czuję, że za moment znowu wypłynie gdzieś przy pani Gębickiej, która jakoś tak przypadkiem też jest wiceministrem od rolnictwa. Warto by przyjrzeć się, jakie pieniądze idą na organizację pana Zbonikowskiego, bo jakie pieniądze idą na stworzenie alternatywy do kół gospodyń wiejskich, no to my wiemy, tak? Bo PiS chce mieć własne koła gospodyń wiejskich, a te, które by do tej pory z wieloletnią tradycją, ponad stuletnią, to mają się rozpaść. I do tego wszystkiego, proszę Państwa,
A przy okazji ludzie ze Stowarzyszenia Pro Biznes pomagają w kampaniach wyborczych pani Gębickiej. To wszystko jest totalny oczywiście przypadek. A kto sponsoruje ten koncert? Patriotyczny, a jakże? Witam także panią Anitę Rogiewicz, prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Malwa, które współpracowało przy organizacji widowiska. Witam panią. Patronem wydarzenia jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, reprezentowany dziś przez panią dyrektor Monikę Pikos. Witamy. Witam też obecną wśród nas panią dyrektor Biura Poselskiego Magdalenę Nowak. Witam. No, pani Nowak z szefem Pro Biznesu, czy tam członkiem Pro Biznesu, to wszystko jedna grupa, razem organizują sobie kampanie wyborcze. Pani Gębickiej znaczy. Jest wszystko pod patronatem. Proszę Państwa, rozumiemy, o co chodzi pod patronatem, tak? Hajs poszedł z Lotto, a Wy macie grać, macie wydawać pieniądze. Inflacja będzie mniejsza. A jak żyje Polska? Rzeszów, Onet Rzeszów. Dziecko zjadło bułkę za 33 grosze w Biedronce i do tak groźnego przestępcy, proszę Państwa, radiowóz Policji Państwowej, czyli Morawieckiego, na sygnale, proszę Państwa, jechał, na sygnale. Dziecko wzięło po prostu bułkę. Kiedyś pamiętam, byłem mały, oglądałem jakiś brytyjski film, była jakaś historia dziecka, które wtrącono do więzienia za czasów chyba królowej Wiktorii, tam w Wielkiej Brytanii, Anglii, na długie lata za kradzież bochenka chleba. I nie wierzyłem, że może być taka, że była taka niesprawiedliwość w tak fantastycznym kraju jak Wielka Brytania. Ale to przecież jest to samo. Cała działalność Policji Państwowej za czasów czy Platformy Obywatelskiej, czy SLD, czy teraz PiSu, to jest jakaś farsa. To jest jakaś farsa. Wszyscy ci, którzy jesteście w mediach lokalnych dziennikarzami, doskonale wiecie, jak wyglądają newslettery z policji, jaki Policja Państwowa kładzie nacisk na ściganie, wykrywanie, tropienie tych, którzy dosłownie ukradli chipsy w markecie wielkich korporacji. Te informacje są podawane na bieżąco. Proszę Państwa, no nie ma tak łatwo, gdzie kraść, jak w sklepach wielkopowierzchniowych. To jest oczywista oczywistość. Tam po którejś godzinie ochroniarze wychodzą, wieczorem to w ogóle już nie ma ochroniarzy. Wtedy można kraść dowoli. I jakby system to wie i psychologicznie poprzez te komunikaty próbują zastraszyć społeczeństwo, że ukradniesz batonik i zobacz, i cię już złapaliśmy. W tym czasie wielokrotnie walczyłem z rzeczniczką Komendy Miejskiej Policji, panią Marczak, żeby te komunikaty były prospołeczne bardziej, bo gdy człowiekowi przestępcy, który chyba do tej pory nie odnaleziono, okradli magazyn, zabrali mu narzędzia, którymi pracował na tam 30 tysięcy, nie mógł później pracować, nie miał skąd wziąć pieniędzy, to proszę Państwa, to takich informacji w komunikatach nie było. Ale że batonik i że złapany, to oczywiście. Proszę Państwa, czy to jest Policja Państwowa, czy to jest Policja wielkich korporacji? Trzeba by się zastanowić. Bułka i dwóch ludzi wybiegło za tą matką z dzieckiem i ją pojmali, zamiast po prostu olać sprawę albo wziąć te 50 groszy i pewnie by dała. Może dziecko, nieraz tak jest, proszę Państwa, znamy tę sytuację z marketu, coś tam otworzymy, pijemy, a potem zapominamy i się nawet wracamy, o, proszę Państwa, jeszcze Pani to doliczy, tak? To pewnie tego typu sytuacje, ale nie. Na sygnale, policja, do przestępcy, to jest jakiś dramat. Tak jest w Polsce. Albo tak jak pokazuje tutaj poseł Platformy Obywatelskiej. Anny 4, Opole. To tutaj mieściła się słynna fundacja Ex Bono, fundacja, która była powiązana z politykami Solidarnej Polski. Zobaczcie sami. Wygląda to mniej więcej tak.
to właśnie tutaj z Funduszu Sprawiedliwości trafiło 9 milionów złotych. 9 milionów złotych z funduszu, który miał trafić do ludzi, którzy są poszkodowani w różnej przestępczej działalności. Zamiast tego trafił do pani radnej z PiS-u, która była dyrektorem biura Patryka Jakiego. Właściwie niewiele wspólnego z tą fundacją. Oczywiście na pewnym etapie pozyskałam wiedzę. Na zdjęciu widzicie Państwo dość nieestetycznie wyglądający budynek. To siedziba fundacji Ex Bono z Opola. Fundacji, która z Funduszu Sprawiedliwości otrzymała około 10 milionów złotych, a na koszty administracyjne ma przeznaczyć blisko 2 miliony złotych. Sytuacja, którą tutaj widzimy, nie jest sytuacją normalną. Tak, nie jest, panie Tomczek, sytuacją normalną, oczywista oczywistość. Proszę Państwa, taki charakterystyczny luzik, który obserwujemy szczególnie właśnie u ziobrystów, ale i u innych też polityków, bo młodzi są jeszcze i oni nie potrafią tych emocji tak skrywać, jak ich cwańsi koledzy z PiS-u. Ten charakterystyczny luzik świadczy o tym, że oni mają bardzo duże zasoby finansowe. To właśnie tak się analizuje tę postawę. No nie ma się co dziwić. Przewalili mnóstwo pieniędzy, skutkiem czego jest nagromadzenie majątku u nich i u ich bliskich. Oczywiście wszystko legalnie, bo sobie po prostu tylko wypłaty robili takie duże, tak? Mieli do tego prawo, tak. Ale panie Tomczyk, no tak, teraz wy tam z Platformy krytykujecie rządy PiS-u, a ja mam tutaj w ręku projekt uchwały w sprawie ustalenia budżetu miasta Włocławek. No tam rządzi Koalicja Obywatelska, to SLD, czy tam Lewica z Platformą Obywatelską. I panie Tomczyk, niech pan mi powie, co oznacza taki punkt. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości blisko miliarda 939 milionów 162 tysiące, a w drugim punkcie deficyt budżetu planuje się w wysokości 115 milionów i pół, 115,5 miliona. To panie Tomczyk, długi, potężne długi Morawiecki zaciąga na tego typu wydatki, a zastanowił się pan, na co pana koledzy z samorządu, gdzie rządzą, takie potężne pieniądze przeznaczają? No panie Tomczyk, widzicie państwo, co jest ciekawe? Źródła pokrycia deficytu, tego 115 milionów. Przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 113 milionów. Rolowanie długu. Przerzucają dług na następny okres. Tak, panie Tomczyk, tak samo rządzicie jak i oni. Tak samo rządzicie. Żonglujecie potężnymi kwotami pieniędzy tylko i wyłącznie po to, żeby wasze partie utrzymały się na wierzchu. A co dla nas, zwykłych ludzi? No wiadomo, policja państwowa za 30 groszy za bułkę oraz w przypadku Bydgoszczy ogromne podwyżki cen ogrzewania od stycznia. Tam Platforma, tak, Platforma tam zarządza. Bydgoskie spółdzielnie mieszkaniowe dostają informacje o podwyżkach cen ciepła od stycznia. Cena miału węglowego wzrosła pięciokrotnie. Mieli czas, żeby sprawę inaczej załatwić. Jak? To dopiero pokażemy, jak będziemy rządzić. A może to jest dobry moment, żeby omówić logo ruchu dobrobytu i pokoju, który jak będzie rządził sprawiedliwie i z poważnymi, pozytywnymi efektami. Proszę Państwa, jest w końcu nasze logo. Niektórzy mówią, że logo przypomina barwy flagi Francji. Proszę Państwa, no trudno. Te trzy kolory, niebieski, biały i czerwony, występują w różnych flagach, symbolach. Są to po prostu dobrze komponujące się kolory. Możemy mówić, że to są kolory flagi amerykańskiej, i prawda, i nieprawda, flagi brytyjskiej, holenderskiej, i tak dalej. A więc te skojarzenia nie wchodzą w grę. Próbowaliśmy zmienić, odejść od tych barw francuskich, czy tam holenderskich, no ale wtedy na przykład, gdy wkomponowaliśmy
ten motyw po środku, zaraz wytłumaczę, jak go czytać, no to wychodziły nam jakieś hitlerowskie runy rzeczywiście, no więc czarny nie mógł być. No uznaliśmy, że jednak te kolory są najbardziej atrakcyjne, najbardziej eleganckie i w takiej formule na razie logo Ruchu Dobrobytu i Pokoju jest. Co symbolizuje nam ten rysunek? No przede wszystkim mamy międzynarodowy znak pokoju, można by go jeszcze wpisać tutaj w kółko, można różnie podawać, czyli tak zwaną pacyfkę, która jednocześnie, proszę Państwa, jest stylizowanym orłem, który w takim opiekuńczym geście okrywa skrzydłami napis DIP, czyli w skrócie dobrobyt i pokój, ruch dobrobytu i pokoju, a przy okazji, proszę Państwa, skrzydła orła są połaciami willi z naszego hasła, willa z basenem dla każdego, przy oczywiście gospodarnych rządach. Sam napis DIP, proszę Państwa, też zawiera w sobie symbolikę, jak wcześniej mówiłem, litera D ma kształt podkowy, czyli symbolu szczęścia, litera P ma kształt sierpu, czyli narzędzia pracy, tak? Wszystkich rolników pozdrawiamy, myślę, że będziecie zadowoleni z takiej stylizacji litery P. Sama zaś ta willa, którą tu Państwo widzicie, wytyczona skrzydłami orła, jest koloru czerwonego, czyli jest z cegły, jest z czegoś porządnego. Nie jest to jakaś tam budowla z dykty typu temporary, jak w Stanach Zjednoczonych, którą każdy huragan zmiecie. A całość, proszę Państwa, jest flagą jakby Polski, jest wpisane w barwy flagi Polski. Tych skojarzeń oczywiście jeszcze możemy tutaj mieć więcej, ale nie ma w tej chwili wśród organizacji politycznych, społecznych tak prostego w formie loga, który by zawierał tyle treści. Nie ma takich elementów. Gdy patrzę na loga różnych ugrupowań, tych szczególnie pierwszoplanowych, to są kicze w porównaniu z naszym logo. Nasze logo niesie treść. Nasze logo niesie treść. Możemy jeszcze iść głębiej. Samo słowo deep, tak, w języku angielskim trochę inaczej pisane, opisuje coś głębokiego, nie płytkiego, znaczy jest jakaś głębia. I można też snuć takie skojarzenia, że skoro tu mamy tę willę, tak, wytyczoną tym dachem, no to pod nią jest coś głębokiego, czyli no basen, wiadomo, coś głębokiego, deep. I to takie wstępne omówienie loga. A poza tym, proszę Państwa, bardzo ładnie można takie logo namalować sprayem na morze. Nie wymaga wiele czasu, ani wielkiego wysiłku. Jest przejrzyste, konkretne, łatwe do druku i tak dalej, i tak dalej. Być może, że jeszcze logo ulegnie zmianie, ale póki co Ruch Dobrobytu i Pokoju będzie się posługiwał tym logiem. Niektórzy jeszcze dopatrują się w logo Ruchu Dobrobytu i Pokoju jedynki tutaj i słusznie, skojarzenia są oczywiste, number one, numer jeden, jak i też kształtów symbolizujących magnesy, coś co przyciąga. Litera D to znany z naszej kultury symbol magnezu. Możemy go wzmocnić drugim i tak dalej, i tak dalej. Tu, proszę Państwa, jest cała mnogość różnego rodzaju symboliki zawartej w prostym znaku graficznym. I pozostając w tematyce pacyfistycznej, informacja ze Stanów Zjednoczonych. To nie jest przypadek, proszę Państwa, że armia amerykańska, Associated Press to publikuje, łagodzi standardy egzaminów, testów sprawnościowych dla kobiet i starszych żołnierzy. W mojej ocenie jest to też to stopniowe, powolne przygotowywanie społeczeństwa amerykańskiego do wzięcia ich w kamasze. Nie wiem, czy Amerykanie na to zareagują, nie wiem, czy zwrócą na to uwagę, że tak powolutku, za moment okaże się, że wszyscy Amerykanie nadają się do służby wojskowej, że szykowana jest jakaś wojna totalna. I jeszcze w tematyce dążenia do wojny wróciłbym do
artykułu Newspeaka, wywiadu z panem ambasadorem Ukrainy w Wielkiej Brytanii, który twierdzi, że no jesteśmy na wojnie już od roku, tracimy ludzi na lewo i prawo, a przecież, no bo wiecie, Brytyjczyków nie mogą tak oszukiwać jak Ukraińców i nas. Nie reklamujemy, ilu z tych ludzi to wojskowi czy cywile, ale możesz sobie wyobrazić, że liczby są ogromne, niestrawne, a miasta, niektóre z nich są całkowicie zniszczone. To wiemy, to wiemy. No i w związku z tym pan ambasador ma pewną propozycję dla tych, którzy będą pomagać w wojnie z Rosjanami. Ale jednocześnie pan ambasador ma propozycję. Proszę Państwa, ja oglądałem ten artykuł wcześniej i to było, a teraz już tego nie ma. A wcześniej stwierdził, Zachód ma wyjątkową szansę. Niewiele krajów na świecie jest gotowych poświęcić tyle istnień ludzkich, terytoriów i dziesięcioleci rozwoju dla zniszczenia arcywroga. To jest w mojej ocenie zaproszenie, tak, do udziału w wojnie dla zniszczenia arcywroga. To, że to jest szansa dla niektórych na zniszczenie Rosji. Jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych po 15 chyba turach głosowań wybrano spikera Izby Reprezentantów. Wcześniej była nim pani Pelosi, teraz jest pan Kevin McCarthy, który kiedyś twierdził, że kontrolowany przez republikanów, czyli jakby już teraz, kongres nie byłby skłonny do wystawienia czeku in blanco dla Ukrainy. Proszę Państwa, ta komedia z tym wyborem spikera Izby Reprezentantów była tak długo, żeby prezydent Biden mógł jeszcze porozpisywać te wszystkie akcje pomocowe, tak, wydatki budżetu Stanów Zjednoczonych na uzbrojenia, bo teraz już nie będzie mógł, bo gdyby republikanie klepnęli Bidenowi, demokratycznemu Bidenowi takie wydatki, no to by stracili elektorat. Więc wydaje mi się, że tam była jakaś cicha umowa, pozwolili Bidenowi podpisywać, praktycznie co drugi dzień podpisywał jakieś tam miliardy dolarów, żeby jeszcze jakiś czas można było kontynuować wojnę, mimo że republikanie pod publikę, pod swój elektorat powiedzą, no my wypełniamy nasze zobowiązania wyborcze i my teraz tych pieniędzy nie damy. One jeszcze będą szły, bo wcześniej zobowiązania zostały podpisane. Ale ja obawiam się, że to się tak nie skończy. Jeżeli Państwo myślicie, że republikanie są prorosyjscy, lub w zasadzie proamerykańscy, to raczej nie. Ten sam człowiek, który został wybrany na spikera Izby Reprezentantów w 2017 roku otwartym tekstem mówił, że Rosja płaci Trumpowi i że ich prezydent jest utrzymywany, proszę Państwa, z rosyjskich pieniędzy, co może jakąś tam prawdą było, ale to na zasadzie śrubek. Zbyt potężne pieniądze mają korporacje amerykańskie w stosunku do jakichś tam pieniędzy z Rosji. W kwestii płatności bezgotówkowej, likwidacji gotówki wyszło takie urządzenie Flipper Zero. Ja sprawdziłem, proszę Państwa, no, wydaje się, że to urządzenie rzeczywiście istnieje i chyba nawet na jakichś prostych zasadach działa. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, w jakim niebezpieczeństwie jesteśmy wszyscy, którzy mają karty kredytowe. Zero. Pokażę Wam, że Flipper Zero potrafi odczytywać dane z kart płatniczych. Wystarczy, że uruchomimy odpowiednią aplikację, która umożliwia nam czytanie kart i na pierwszy ogień idzie Visa. Jak widzicie, przeczytał ją bez najmniejszego problemu. Kolejna, Mastercard. Też bez najmniejszego problemu odczytał wszystkie dane. Karta w portfelu? Też żaden problem. Pięknie odczytał wszystko. Karta wirtualna na telefonie? Też nie jest dla niego żadnym wyzwaniem. Każdą odczytaną kartę możemy bez problemu zapisać sobie w pamięci urządzenia. Każdą zapisaną kartę jesteśmy w stanie później emulować, więc wystarczy odpalić odpowiednią aplikację, wejść w zapisane karty i możemy emulować skopiowaną kartę bez najmniejszego problemu. Także dbajcie o bezpieczeństwo swoich kart, bo w okolicy może być ktoś z fliperem. Wkrótce więcej materiałów z tym cudeńkiem. To jest pan Nicek nam to publikuje. Pieniądz elektroniczny. Życzę powodzenia, ale to będzie dla wielu szok. I znalazłem w końcu chwilę czasu, żeby parę fejków na temat wojny odkłamać, na temat
tego, jak fatalna jest na przykład armia rosyjska, wynikających z niezrozumienia tematu. W tym celu, proszę Państwa, znalazłem matkę pana Bartosiaka, takiego geostratega, który nam tłumaczył lata całe, jaka słaba jest Rosja. I teraz wszystko staje się jasne po wypowiedzi tej pani, z czyim mlekiem wyssał wiedzę na temat Rosjan. Proszę Państwa, to, co ta pani, no Ukrainka, to był żart oczywiście, wypowiada o Rosjanach, no to ludzkie pojęcie przechodzi. Ale niczym się to nie różni od propagandy a la Bartosiak i jego naśladowcy. Один дурак, скільки людей могло положити. Widzimy tutaj babinkę w domku, który niewiele różni się od chlewików. Zaczytana w kozackiej literaturze, którą pielęgnuje. Оце росіяни, вони ж падли. Їм не віриться, що це в нас асфальт, що в нас. Proszę Państwa, ona powiedziała, że tu jak Rosjanie wpadli, to oni nie wierzyli, że u nich jest asfalt. W tej wsi, z której ta babinka z tymi drzwiami do tego swojego domku, jak do jakiegoś tam, nie wiem, chlewiku, że oni nie wierzyli, że tu jest, proszę Państwa, taki przepych w tym miejscu na Ukrainie. Świat kruchom. Że światło mają w ogóle. Tam zarobiał kolejny zrobił. Każe, ta tam u selach, u nich nie światło, nie drog, nie ma chata. Że mówili jej, że tam nie ma dróg w ogóle, że tam nie ma światła w wielu miejscowościach. Nie ma ani czerta, goli i bosi, a u nas... Że holi i bosi, że goli i bosi oni tam są w tej Rosji. Matka Bartosiaka. Jak pobaczyli, że tutaj unitazy jej wse, i grebuć wse ciągnąć, bo nie, a ich nie ma niczego. Bo tam nic nie ma, oni... Wse na armię, tylko padło grosze i trafę. Oj, to być nie ładnie. Jakby tylko Gospodź dał, żeby go skrutyło tam. Nikogo nie znajdzie хорошого, żeby tam jego ukekali. Tak, tak więc wiemy, jaka bieda jest w Rosji. Wiemy już, skąd Bartosiak czerpał te informacje. A tu, proszę Państwa, wypowiadają się dla Deutsche Welle. Dla Deutsche Welle, proszę Państwa, wypowiadają się Ukraińcy, którzy mówią, że Rosjanie, jak widzimy, są to dżentelmeni elegancko ubrani. Oni oczywiście wcześniej byli na jakichś wysokich stanowiskach, mieli wysoką pozycję społeczną. Najprawdopodobniej Rosjanie ograbili ich z eleganckich ubrań, zabrali im też bardzo drogie auta. No i oni na tych rowerach dla dziennikarzy Deutsche Welle opowiadają, jacy są, z czego ich ograbili Rosjanie. Jedziesz na wielosypiedzie, jedziesz rowerem, oni mogą cię zatrzymać i ci rower zabrać. I co im powiesz? No nic im nie powiesz. O, proszę Państwa, i to jest właśnie to, ten pan mówi, ten menedżer mówi, że iPhony zabrali i notebooki. iPhony i notebooki im zabrali. Tak, proszę Państwa, no to jest właśnie wojna informacyjna. Obie strony takie brednie wygadują, ale wydaje się, że te ukraińskie są ciekawsze. To samo dotyczy lotniska w Chersoniu, które zostało zbombardowane przez atakujących Ukraińców. I tam na tym lotnisku, proszę Państwa, zdobyto sprzęt rosyjski, a co najważniejsze, śmigłowiec. Proszę Państwa, śmigłowiec, jak widzimy z literką Z, rozróżniamy ten śmigłowiec, to jest zdobycz ukraińska, tylko Rosjanie mówią, a dlaczego tutaj na ogonie jest napis po ukraińsku? I dopiero wtedy zastanowiłem się rzeczywiście, proszę Państwa, maszyny ukraińskie, śmigłowce na przykład, na ogonach mają takie dwa szerokie pasy namalowane. Te pasy są tu zamalowane, tu widać ślady po tych pasach, tego jeszcze na dole nie domalowali i ktoś namalował literę Z i to jest właśnie
to trofeum wojenne zabrane Rosjanom. Ewidentnie widać, że śmigłowiec jest stary, uszkodzony, który ktoś przemalował na rosyjski. Z ukraińskiego, z tych dwóch pasów białych na ogonie, domalował tutaj literę Z, zamalował białe. I taką mamy właśnie dziwną wojnę propagandową. I jeszcze inne przykłady głupich analiz. O tym kiedyś Fakt pisał, swojego czasu polskie media się rozpisywały na temat maszyn bojowych, samolotów, śmigłowców, które podlatują do góry i wystrzeliwują pociski. Robią taki jakby nalot, że rosyjscy piloci nie chcą walczyć, że wystrzeliwują w powietrze amunicję. Proszę Państwa, to jest typowy manewr. I tu Fakt zadaje to głupawe pytanie, ale jednocześnie tłumaczy, że to jest typowe działanie mające na celu skierowanie samolotu z jak największym kątem, najlepiej pod kątem 45 stopni, bo wtedy pocisk leci najdalej. A nie to, jak nam przedstawiano, że Rosjanie odmawiają wykonywania rozkazów, to wynika z niewiedzy. Jeszcze jedno mam dla Państwa odkłamanie sytuacji. To Rosjanie sami się z tego śmieją. Rzeczywiście sytuacja autentyczna, że Rosjanie po pijaku jeżdżą tak czołgami, że lufą walnęli w drzewo, zrobili dziurę w drzewie. No rzeczywiście lufa się wbiła, czołgista spadł z wieży, złapał się lufy. O Boże, jacy oni są pijani. Proszę Państwa, to też brak wiedzy o temacie. Już Państwu to tłumaczę. Najlepiej na przykładzie rosyjskiego czołgisty, który te postsowieckie czołgi są tak skonstruowane, że właz dla kierowcy mechanika jest bezpośrednio pod lufą. Jeżeli się czołgu nie ustawi, wieży czołgu, przepraszam, nie ustawi lekko w bok, to wynika tam z takich przyrządów na pozycję 32, tak? No to wtedy mechanik nie wyjdzie. W razie trafienia czołgu, mechanik i unieruchomienia wieży, mechanik by po prostu tam w środku był uwięziony. A więc dlatego te czołgi jadą z lekko przekręconą wieżą właśnie na pozycję 32. No i ten zawadził drzewo akurat. Człowiek nam to dotłumaczy. A systemie, mnie jak naводчику нужно отстреляться и быстро поставить пушку в положение 32, чтобы если что, в случае чего механик смог вылезти. Po odstrzeleniu pocisków szybko muszę ustawić działo w pozycji 32, żeby mechanik mógł wyjść, tak? Bo bezpośrednio pod osią czołgu jest właz, pod osią lufy jest właz. I to też wynika wszystko z niewiedzy. No i takie głupie legendy są tłumaczone, więc to chciałem też Państwu odkłamać, wytłumaczyć. I jeszcze ważna rzecz, na froncie pojawiają się te czołgi T-80M i T-90M rosyjskie. One są już dość nowoczesne ze względu na osprzęt i chciałem to Państwu pokazać w nawiązaniu do tych czołgów, które zamówili polscy politycy dla nas, które są za ciężkie na tego typu warunki. Nawet właśnie te czołgi, o których teraz mówię, T-90M, T-80, one są już za ciężkie, zdaniem czołgistów, mimo że i tak są lżejsze o wiele ton od tych, które zamówili nasi politycy. To dowód na to. Jakie są minusy, pyta dziennikarz wojenny czołgisty. Jakie są minusy tego czołgu? Bo wcześniej była mowa o superlatywach tego czołgu, bo to jest dobry czołg. A minusy jakie były nazwane? Minusy, maszyna ciężałowata, ciężkawa. Ona ciężej, na mogę. Przechodzimość u niej zniżaje. Chodzi o grunt po prostu, że ona grzęźnie w gruncie, bo jest cięższa od tych, które są wyśmiewane przez nas, że to są jakieś stare sprzęty. No niestety, takie są warunki tamtejszego pola walki i ciężkie maszyny są bezużyteczne momentami. Są obciążeniem wręcz niż pomagają.
wypowiedź czołgisty rosyjskiego, że ta już jest ciężka, a te, które nam zamówili, proszę Państwa, to jest jakaś tragedia. Trzeba będzie całą infrastrukturę kraju pod nie przebudować. Nie wiem, czy sobie z tego sprawę zdajemy. I w kwestii czołgów Polska, pisze Polsat, może przekazać czołgi Leopard 2 na Ukrainę. To nie jest kwestia czy, ale kiedy niby Mateusz Morawiecki zaprzecza, ale zaprzecza słowami teraz nad tym nie myślimy, jutro będzie następny dzień, jutro już mogą nad tym myśleć. Chodzi o to, że w ogóle Scholz jest obciążeniem dla Niemców. Ja się dziwię, że koledzy z partii, która rządzi w Republice Federalnej, jeszcze tego człowieka nie wymienili. Ja osobiście uważam, że może być szantażowany i dlatego robi takie głupoty całemu przemysłowi zbrojeniowemu niemieckiemu, bo gdy czołgi Leopard 2 pójdą na Ukrainę, one są też bardzo ciężkie, no to będziemy widzieli dramat tych czołgów, fatalna sprawa wizerunkowa dla niemieckiej techniki, ale proszę Państwa, ten człowiek, mówię tutaj o kanclerzu Niemiec, idzie na coraz bardziej poważne ustępstwa. Ja przypominam, że nieco wcześniej wybuchła z nim afera, był zaplątany w jakieś tam 300 milionów euro fraudów i mogą mu to odpalić i wtedy będzie to jego osobista tragedia, więc ratując siebie, ja tak to traktuję, pogrąża Niemcy w kryzysie. Gdy Amerykanie nie chcą wysyłać swoich czołgów, bo wiedzą, jakby się w tych warunkach zachowały, no to zmusiły Scholza do tego, żeby te czołgi wysłał lub pozwolił na wysyłanie z krajów, które czołgi Leopard 2 kupiły, w tym Polska. A więc wizerunkowy problem będą miały Niemcy, ale nie niezwyciężony Abrams. Z drugiej ze strony jest też potężne ryzyko, że Abramsy szykowane są do ostatniej fali rozgrywki, kiedy już zdaniem analityków Rosja zostanie wykrwawiona, gdy reputacja przemysłu zbrojeniowego Niemiec upadnie, no to wtedy już na to pobojowisko wjeżdżają niezwyciężone Abramsy. To uważam, że taki scenariusz gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych jest brany pod uwagę. Tak czy siak, dla nas wszystkich nie jest to korzystne. Prezydent Łukaszenka wprowadził prawo, które pozwala kopiować prawa autorskie na terenie Białorusi. I to już będzie prawo, to już będzie wtedy dozwolone. My, proszę Państwa, nie rozumiemy, skąd wzięły się prawa autorskie i tak dalej, i tak dalej. No one się wzięły po prostu, bo ktoś sobie to wylobował. Kiedyś ludzkość tak nie miała. Jak w jakimś państwie, plemieniu ktoś używał łuku, drudzy to podpatrzyli, to też używali łuku i tak dalej, i tak dalej. Później weszły prawa. Do tego stopnia, w mojej ocenie, ta patologia już zabrnęła, że jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych potrafią patentować nawet słowa, potrafią patentować zjawiska atmosferyczne i nic z tym nie możemy zrobić. Ja nie wiem, czy to nie jest dobry ruch, żeby pewne rzeczy wyjąć z tej specjalnej ochrony praw, żeby wszyscy ludzie mogli z tego korzystać. Nie wiem, czy to nie jest dobry ruch. Zobaczymy. Myślę, że Białoruś, prezydent Łukaszenko za to będzie musiał odpowiedzieć, że ci, którzy stracą potężne pieniądze na czerpaniu korzyści z praw autorskich, się na nim zemszczą. Jak Europa kosztuje się na tym wszystkim, co rozpętały generalnie korporacje na całej zawierusze związanej z ISIS tam w Syrii i nie tylko, jakie są tego dalsze konsekwencje, to proszę Państwa, my tego jako Europejczycy nie rozpętaliśmy, to zrobiła Wall Street. No ale cały czas ponosimy tego koszty. Jak wiemy, w różnych państwach Europy budowane są różnego rodzaju kosztowne płoty odgradzające nas od kontaktów między nami. Zaraz ta idea wspólnego państwa europejskiego w ogóle straci sens, a przy okazji poważnie wykosztuje poszczególne kraje i ogólnie gospodarkę europejską. Tym razem Grecja postawi ogrodzenie na całej długości lądowej z Turcją. 35 km ogrodzenia, oczywiście za darmo nie będzie to stawiane. Tak my się tu pogrodzimy wszyscy w Europie. A kto na tym skorzysta? No Wall Street na tym skorzysta, bo
nie będzie normalnego przepływu towarów i usług. A Stany Zjednoczone w tym czasie, proszę Państwa, normalnie działają, cynicznie, zgodnie z interesem amerykańskim. Właśnie Stany Zjednoczone wznawiają, uwaga, w tym okresie wznawiają wydawanie wiz Rosjanom. O tym zakomunikował przewodniczący Departamentu Stanu, pan Ned Price. Zaznaczył, że taka inicjatywa jest jednym z celów nowego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Rosji, Lynn Tracy. Przypomniano też, że ambasada USA w Rosji od wiosny 2021 roku nie wydaje Rosjanom wiz. Już od wiosny zrobili im szlaban, ale dziś popuszczają. A co my w Europie? A my się zacinamy. Brytyjczycy w międzyczasie widzą, proszę Państwa, urządzenia w limuzynach rządowych i już od razu stwierdzili, że to jest wywiad chiński, proszę Państwa, bo chiński wywiad jest zainteresowany tym, żeby wiedzieć, gdzie jeżdżą po Wielkiej Brytanii politycy brytyjscy. Ja śmiem twierdzić, że to bardziej dziennikarze poinstalowali takie urządzenia śledzące, czy urządzenie śledzące jakiemuś brytyjskiemu politykowi, żeby sprawdzić, do którego domu publicznego jeździ. I teraz informacja z Ukrainy. To jest oficjalne nagranie rządowe, ukraińskie, wojskowe. Dwie wolno pływające miny w rejonie Odessy zdetonowali płetwonurkowie, marynarze ogólnie ukraińscy. I takie pytanie, no i po co było to Morze Czarne zaminowywać, żeby teraz bez sensu ponosić koszty na rozminowanie. Zresztą ta cała wojna w ogóle bez sensu jest. Powinni się dogadać. Te porozumienia mińskie nie były wcale takie złe. Rosja zaś po tym, jak wysłała swoje okręty i łodzie w rejon Stanów Zjednoczonych, robi krok dalej. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało o przelocie myśliwców przechwytujących MiG-31BM nad Pacyfikiem. Piloci ćwiczyli umiejętność latania w niskich temperaturach i pilotowanie według wskazań przyrządów przy braku widocznych punktów orientacyjnych. No, myślę, że to jest sygnał, który Rosja wysyła do Stanów Zjednoczonych. Wiemy, kto stoi za wojną. Nie czujcie się tacy pewni. Proszę Państwa, papież Franciszek dwoi się i troi, żeby jakoś, na ile może oczywiście, na ile ma pole manewru, żeby ocieplić wizerunek Rosji i w tym celu ponownie wezwał do modlitwy o pokój ludność Ukrainy, a także o pamięć w modlitwach o matkach, zarówno Rosjankach, jak i Ukrainkach, które straciły swoich synów na polu bitwy. Powiedział o tym w tradycyjnym niedzielnym przemówieniu do wiernych na placu Świętego Piotra, także no, trzeba docenić tego typu działania. Szkoda tylko, że żarliwi katolicy z Prawa i Sprawiedliwości w tym wypadku jakoś nie słuchają Ojca Świętego, którego mają w obowiązku słuchać. Ciekawostką też jest, proszę Państwa, tyle się mówiło, tyle w mediach było różnego rodzaju zapowiedzi, że już Szwecja w NATO i tak dalej, a pamiętamy, co mówiliśmy w programie, musisz dowiedzieć, że to nie tak do końca i cały czas Szwecja nie jest w NATO, mimo że już tam się odbyło i tak dalej, te różne tam jeszcze się odbędą, no to władze tureckie stawiają warunki, które uniemożliwiają Szwecji przystąpienie do NATO, o tym powiedział szwedzki premier Ulf Kristersson. A Finlandia w związku z tym oświadczyła, że my nie przemy do NATO, niech najpierw Szwecja wejdzie do NATO, a my ewentualnie jako drudzy. Także już, proszę Państwa, ta koncepcja poszerzenia NATO się jakoś zmienia, ale to świadczy o tym, że zarówno rządzący Szwecją, jak i Finlandią nie są tak narwani jak ci, którzy rządzą Polską. A w Kijowie, jak za Hitlera, do zmielenia zebrano 57 ton książek w języku rosyjskim. Pieniądze ze względu na pozyskanie tej pulpy, makulatury mają zasilić
siły zbrojne Ukrainy. Podobno za te 57 ton księgarnia, która to tam ogłosiła, kupiła jakiegoś SUV-a armii ukraińskiej, niektóre pozycje do zmielenia książek. To naprawdę przypomina czasy Hitlera, palenie książek i tak dalej, nie tylko jakiejś tam inkwizycji. Podobno bardziej prorosyjskie dzieła są ważone jako cięższe niż faktycznie są, to już jest jakaś głupawka. To tyle na dziś, zapraszam na jutro.